Proszę Państwa, zanim zejdę ze sceny, chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o mojej koleżance, a myślę, że z uwagi na ilość zrobionych wspólnych rzeczy i spędzone wieczory mogę powiedzieć przyjaciółce, o Mirze Stachowiak-Różeckiej. Wielkie brawa. Poznałyśmy się 3 lata temu i natychmiast bardzo polubiłyśmy się. Zaczęłyśmy konsultować wiele rzeczy, bo muszę Państwu powiedzieć uczciwie, Mira ma o wiele, wiele większe doświadczenie w polityce niż ja. Wiele się od niej nauczyłam, ale też nigdy przez te 3 lata mnie nie zawiodła. Jest pracowita, sumienna, uczciwa, bardzo dociekliwa, ale też potrafi słuchać. To jest jedna z tych osób, o której mówi się, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Mira ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym, i w co za tym idzie w polityce. Mira zawsze dotrzymuje słowa. Zapraszamy Mirosławia Stachowiak-Różecka i Małgorzata Wasserman. Wielkie brawa. Drodzy warszawiacy, gdańszczanie, łodzianie, krakowiacy, poznaniacy, przyjechaliście tu dzisiaj ze swoich ukochanych i pięknych miast. Ale chcę wam powiedzieć, bez urazy, że najpiękniejszym miastem w Polsce jest Wrocław. Jego największą siłą są oczywiście jego mieszkańcy. Absolutnie największą siłą. To oni sprawiają, że Wrocław ma moc. To oni tworzą ten klimat i atmosferę, która przecież jest tak rozpoznawalna w całej Polsce. Przyjechali do Wrocławia z różnych stron Polski po II wojnie światowej. Przyjechali z Wileńszczyzny, ze Lwowa, z Wielkopolski, z Wołynia, a także z Warszawy. I to spotkanie sprawiło, że udało im się, że stworzyli taką atmosferę, że zaangażowali się, absolutnie zaangażowali się z całą mocą w walkę o niepodległość naszego kraju. To przecież Wrocław był jednym z tych miast, w którym opór antykomunistyczny był największy. Wrocławianie są dumni ze swojego miasta, ale mamy dość zadłużania, niekończących się sporów sądowych, braku żłobków i przedszkoli, niemocy w walce ze smogiem, nieudolności w budowaniu komunikacji publicznej, eventów, igrzysk, osiedli bez infrastruktury budowanych w polu i wreszcie decyzji podejmowanych arbitralnie przez kilka osób w cieniu jednego ratuszowego gabinetu. Pora na Wrocław, który będzie na miarę naszych potrzeb, oczekiwań, aspiracji i marzeń. Dlatego wspólnie z wami, wrocławianie, uczynię Wrocław miejscem lepszym do życia. Miejscem, gdzie osiedla będą wyposażone w najważniejszą infrastrukturę. Drogi, żłobki, przedszkola, szkoły, parkingi, gdzie będą dobrze skomunikowane i zielone po prostu. Uczynię Wrocław miejscem, które łączy, które troszczy się o swoich mieszkańców, nie zostawia nikogo samotnego w biedzie, starości i chorobie.
miastem gospodarnym. Miastem gospodarnym, które liczy się z dyscypliną finansową i jej po prostu pilnuje. Miastem odpowiedzialnym, które nie przerzuca długów na kolejne pokolenia. Miastem prawdziwie egalitarnej edukacji. Miastem uczestnictwa powszechnego, a nie elitarnego w kulturze. I wreszcie miastem nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza w walce ze smogiem, budowaniu szybkiej kolei miejskiej i sprawnej, przyjaznej komunikacji publicznej. Drodzy wrocławianie, uczynię Wrocław waszym miastem. Szanowni państwo, przed wami tej jesieni czas wyborów, czas decyzji. W wielu miejscach w Polsce będziecie decydować, będziecie mieć wybór, czy kontynuacja, tak jak we Wrocławiu, jej twarzą jest namaszczony sukcesor tronu, którego popiera koalicja, której celem jest jedynie utrzymanie władzy i wpływów we Wrocławiu, albo wiarygodność, wybranie ludzi takich jak wy, odważnych i uczciwych, ludzi, którzy rozumieją wasze troski i zmartwienia, którzy są zdeterminowani, żeby zmieniać wasze najbliższe otoczenie, którzy są gotowi, żeby wam służyć. Szanowni państwo, 21 października wybierzcie wiarygodność.